właśnie ukazującego się w Polsce tomu Dziki Irys. Autorką przekładu jest Krystyna Dąbrowska. I to ona przybliży Państwu ten tom i przeczyta wybrane wiersze Louise Glück. Dziki Irys Louise Glück został opublikowany w 1992 roku, dwa lata po jej tomie Ararat. I został rok później uhonorowany Nagrodą Pulitzera. Jest to właściwie najbardziej znana książka Louise Glück. Dlaczego? Dlatego, że jest to książka niezwykła przez swój pomysł, przez swoją taką kompozycję muzyczną. Jej właściwie i scenerią, i bohaterem jest ogród. Co jest najbardziej niezwykłe w tej książce, że Louise Glück udziela w wierszach głosu kwiatom. Bardzo wiele wierszy ma tytuły takie jak Jasnota, Trójlist, Wielosił Błękitny, Mak, Dziki Irys tytułowy. I to są zarówno tytuły wierszy, jak i jakby bohaterzy tych wierszy, narratorzy ich, którzy mówią do nas. Właściwie trudno stwierdzić, czy to jest rzeczywiście głos kwiatu, czy to jest głos poetki, jej wewnętrzny. Na tym polega też taka nieoczywistość tej książki. Oprócz wierszy, gdzie narratorami są kwiaty, jest taki cykl wierszy, gdzie można się domyślać, że narratorką jest sama poetka czy ogrodniczka pracująca w tym ogrodzie. Ja ją nazywam dla siebie poetką ogrodniczką. Te wiersze, w których ona mówi, są podzielone na dwie części w książce. Pierwszy jakby cykl tych wierszy ma tytuł Jutrznia. To też jest takie trochę mylące, że to są kolejne wiersze zatytułowane Jutrznia. Nie ma numeracji, nie ma Jutrznia 1, Jutrznia 2, to są po prostu Jutrznia. A później w drugiej połowie książki, która odpowiada też jakby późniejszej porze roku w tomie, zbliżającej się jesieni, te jutrznie ustępują nieszporom. Tu jest takie nawiązanie do liturgii godzin, co bynajmniej nie znaczy, że książka ma charakter jakiś chrześcijański, nie. Przebiśniegi. Czy wiecie, czym byłem, jak żyłem? Wiecie, co to rozpacz. Wobec tego zima powinna mieć dla was znaczenie. Nie spodziewałem się, że przetrwam przygnieciony ziemią. Nie oczekiwałem, że się znów obudzę, że poczuję w wilgotnej ziemi swoje ciało, które znów potrafi reagować. Pamięta po tak długim czasie, jak się znów otworzyć w zimnym świetle wczesnej wiosny. Z lękiem, tak, ale znowu wśród was, wołając, tak, odważ się na radość w ostrym wietrze nowego świata. Jutrznia. Świeci słońce. Przy skrzynce pocztowej liście rozdwojonej brzozy, karbowane jak płetwy. Pod spodem puste łodygi białych narcyzów cantatris i lodowych skrzydeł, ciemne liście dzikich fiołków. Noach mówi, że ludzie w depresji nienawidzą wiosny, zachwiania między światem wewnętrznym a zewnętrznym. Jestem innym przypadkiem. W depresji, tak, ale w pewnym sensie namiętnie przywiązana do żywego drzewa. Moje ciało zwinęło się w pękniętym pniu, prawie spokojne. W wieczornym deszczu mogło prawie poczuć, jak soki pienią się, wzbierają. Noa mówi, że to błąd ludzi w depresji, utożsamianie się z drzewem. Tymczasem beztroskie serce wędruje po ogrodzie, jak spadający liść, obraz części, nie całości. Nieszpory. Koniec sierpnia. Upał jak namiot rozpięty nad ogrodem Johna. A niektóre rzeczy mają czelność właśnie się rodzić. Gałązki pomidorów, późne lilie na grządkach, optymizm wielkich łodyg, cesarskie złoto i srebro. Ale po co zaczynać cokolwiek tak blisko końca? Pomidory, które nigdy nie dojrzeją. Lilie, które zabije zima i nie wrócą wiosną. Czy może myślisz, że zbyt wiele czasu spędzam patrząc w przyszłość, jak stara kobieta nosząca swetry latem? Mówisz, że mogą rozkwitnąć, nie mając nadziei na trwanie? Ogień czerwonego policzka. Splendor otwartego gardła, białego, nakrapianego szkarłatem.